Jakie utwory pan dzisiaj zagra? No przede wszystkim tematyka świąteczna, ale niekoniecznie kolędy, tylko bardziej piosenki świąteczne, czyli rodzaj takiego takiej twórczości amerykańskiej albo podobnej do amerykańskiej twórczości, czyli takie lekkie piosenki świąteczne. A jak długo trwały przygotowania do dzisiejszego koncertu? No, zawsze aranżer zaczyna pierwszy, czyli musi wymyślić całą aranżację. Potem jest po tym żmudnym, samotnym czasie, następuje bardzo dobry i śmieszny czas, kiedy się wszyscy spotykamy i razem wykonujemy to. Jak pan współpracował się z artystami, którzy wspólnie z panem biorą udział w koncercie? To przede wszystkim są wybitni wokaliści, w związku z tym współpraca musiała być wyśmienita i taka była, tak myślę. Mogę pana nie zapytać, jak panu udało się przetrwać pandemii koronawirusa? Czy pan w tym czasie występował, czy jednak miał pan występy, nie wiem, online, czy jednak przygotowanie do przyszłorocznych koncertów? No, muszę powiedzieć, że ja akurat nie miałem aż takiej dużej przerwy jak większość moich kolegów i przyjaciół. Uczestniczyłem w kilku koncertach telewizyjnych, uczestniczyłem w kilku projektach, które były płytowe, w związku z tym jakby nie wymagały publiczności. Bardzo tęsknimy wszyscy za publicznością i w zasadzie mamy nadzieję, że to się wszystko jak najszybciej skończy. I powracając jeszcze do świąt Bożego Narodzenia, proszę powiedzieć, czy pan osobiście obchodzi święta i jakie ma pan tradycje z tego powodu? No, tradycje są jak najbardziej nasze polskie, natomiast w tym roku chyba to jest wszystko naruszone przez ogólny lęk i obawy przed narażaniem bliskich na jakieś ryzyko. Ja z racji, że przebywam ciągle wśród ludzi, mogę być źródłem przenoszenia choroby, w związku z tym mamy akurat bardziej online plany na święta tego roku, ale miejmy nadzieję, że to już ostatnie takie święta i jedyne. A jakie pan miał nietypowe święta Bożego Narodzenia w swoim życiu? No to są nietypowe święta w moim życiu. Normalnie są z rodziną. A co pan może, co pan najbardziej lubi w czasie świąt? Nie wiem, jedni lubią prezenty, inni lubią choinkę, inni lubią Wigilię, a u pana jak to jest? To zazwyczaj jest czas dużego wytchnienia po jakichś kilku miesiącach wzmożonych prac, różnych koncertowych, więc dla mnie to się kojarzy przede wszystkim z odpoczynkiem. I na samo zakończenie proszę już powiedzieć, jakie ma pan plany zawodowe na przyszły rok? Czy już są zaplanowane pana występy, koncerty? Na przyszły rok nikt nie ma żadnych planów w tym roku, także nikt nie ma żadnych. Nie, myślę, że robienie planów jest przedwczesne. Co by pan chciał życzyć widzom telewizji ATV z okazji Świąt Bożego Narodzenia? Przede wszystkim zdrowia i myślę, że powrotu na koncerty. Myślę, że państwo też tęsknią za tym.